A gdy Jezus kosztował octu, rzekł: wykonało się. Ewangelia Jana, 19 rozdział, 30 werset. Jako wierzący powinniśmy szczegółowo studiować życie Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko, co robił, było w pełnej zgodności z myślami Ojca. Nigdy niczego nie czynił w niezależności od Niego. Nigdy nie powiedział ani nie zrobił czegoś za wcześnie albo za późno, czy niestosownie. Dotyczy to nie tylko Jego życia, nie inaczej było w chwili Jego śmierci i poprzedzających ją cierpień. Kiedy Pan Jezus przed swoim ukrzyżowaniem trwał w modlitwie, w śmiertelnym boju błagał: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Potem wstał od modlitwy i udał się w ręce ludzi, którzy przyszli, aby go pojmać. Kiedy był przesłuchiwany, kiedy szydzono z niego i biczowano go, również wtedy, gdy go ukrzyżowano, widzimy jego promieniejącą moralną wspaniałość i tylko jemu właściwą godność. Nawet w czasie 3 godzin ciemności, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus został opuszczony przez swojego Boga i uczyniony za nas grzechem, tylko jeden raz otworzył swoje usta. Po tym, jak wypełniło się ostatnie starotestamentowe proroctwo, rozbrzmiał wspaniały okrzyk zwycięstwa. Wykonało się. Spełniło się już dzieło doskonałe. Sprawiedliwemu to przyniosło chwałę przez jego syna, gdy zawołał w głos: spełniło się. Uwielbiony Bóg, pokonany wróg, liczne rzesze uwolnione, kiedyś przez wroga dręczone, uwielbiony Bóg, pokonany wróg. Spełniło się już dzieło doskonałe, sprawiedliwemu to przyniosło chwałę przez jego syna, gdy zawołał w głos: spełniło się. Uwielbiony Bóg, pokonany wróg, liczne rzesze uwielbione, kiedyś przez wroga dręczone, uwielbione.